Ja, hoi. Welkom allemaal. Witamy serdecznie. Heel erg welkom bij deze webinar vanavond. Bardzo witamy na ten webinar o wieczorem. Jestem Caroline Verduin. Jestem wolontariuszką Polki. Ik ben Caroline Verduin. Ik ben vrijwilliger bij Polka. To dzisiaj to mówię po holendersku. Vandaag spreek ik Nederlands. Maar de geweldige Sylvia Drescher zal het vanavond vertalen. A tłumaczy to w Spaniaue Sylvia Drescher. Nou, welkom. Ik schakel nu over naar het Nederlands. Want vandaag gaan we het hebben over de mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren in Den Haag. En daarbij ook de rol van Gilde Den Haag. Witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Karolina się już przedstawiła, chyba nic nie muszę dodać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o możliwościach nauki języka holenderskiego i tutaj o roli organizacji De Gilde. En we hebben vandaag geweldige gasten. Dat zijn namelijk Frans Botmer. Hij is de bestuurslid van Gilde Den Haag. Welkom Frans. Anna Koszewska. Anna had een taalcoach van Gilde Den Haag en gaat ons erover vertellen. En dan Sylvia Drescher, onze vertaler. Dzisiaj mamy dwóch wspaniałych gości. Jest z nami pan Frans, który jest w zarządzie De Gilde i jest z nami Ania, która miała takiego taalcoacha właśnie z organizacji De Gilde. Nou, dan begin ik vanavond met Frans Botmer. Meneer Botmer, zou u zich heel even kunnen voorstellen wie u bent? Ja, Frans Botmer is de naam. Ik ben 71 jaar, ben getrouwd en heb twee volwassen dochters. Super. Zaczniemy od pana Fransa. Pan Frans się nam krótko przedstawił. Pan Frans ma na nazwisko Bodner i ma 71 lat i ma dwie dorosłe córki. En sinds mijn pensionering, dat was in 2014, ben ik taalcoach bij het Gilde. En een paar jaar geleden ben ik opgenomen in het bestuur. En daar verantwoordelijk voor de afdeling samenspraak. Pan Frans od roku 2014 jest też taalcoachem w organizacji De Gilde i też w zarządzie De Gilde. Ik heb nu 6 taalmaatjes gehad. Waarvan op dit moment heb ik een Poolse. En ik ben ook met een Poolse begonnen. En daartussendoor heb ik een meisje uit Hongkong gehad en een jongen uit Duitsland, twee jongens uit Syrië. Met ze heb ik altijd hele leuke gesprekken gehad en met de meeste heb ik nog steeds contact. Dat houdt het heel leuk. Do tej pory pan Frans miał 6 talmacie. W chwili obecnej ma talmacie z Polski, ale również miał z takich krajów jak Niemcy, z Hongkongu, z Syrii też miał talmacie, także bardzo fajnie. No ja, nog iets naast het coach zijn heb ik nog wel wat andere hobby's. Ik kijk graag naar vogeltjes, ik fotografeer ze ook graag. Ik tennis met een paar vrienden, af en toe een partijtje golf. En ik heb een hond waar ik veel mee loop. Oprócz tego, że pan Frans jest talcoachem, ma też również inne hobby. Bardzo lubi oglądać ptaki, fotografia, również interesuje się golfem i pan Frans też ma pieska, z którym bardzo dużo spaceruje. Nou, veel dank Frans. Mooie hobby's. Leuk om te delen. En bijzonder dat jouw eerste taalmaatje een Poolse was en nu ook weer is. Dan vraag ik nu aan Anna om zich voor te stellen. Is zij nog in beeld? Ik zie haar niet meer. Dan stel ik de volgende vraag aan u, meneer Botmer. Ik ben Frans, hè? Beste Frans. Oh, daar is Anja. Sorry.
Nie ma za co, to jest okej. Okay. Anna, kto ty jesteś? Mam na imię Ania. 4 lata temu miałam okazję korzystać z pomocy Talcoacha, z projektu Summon Sprague, organizowanego przez Hilde Den Haag. I poleciła mi to znajoma. I dzisiaj chciałabym się z wami podzielić moją opinią, moimi doświadczeniami na temat tego projektu. Uważam, że jest naprawdę fenomenalny i mam nadzieję, że po dzisiejszym webinarze ruszycie po prostu, żeby zarejestrować się w Hilde Den Haag i wziąć udział w tym projekcie. Bardzo dziękuję. Frans, misschien hoorde je het al. Ze vond het onder andere fenomenaal. Dat is hetzelfde als in het Nederlands. Dankjewel. Dan stel ik de vraag aan aan Frans Pan Botmar. Zou u ons kunnen vertellen wat Gilde Den Haag is en wat de doelen van het Gilde zijn? En ook waar het is gevestigd? Czy mógłby nam pan, ja przed Karolina tutaj pyta, czy pan Franz mógłby nam coś opowiedzieć o organizacji The Hilde, jaki jest ich cel i gdzie przede wszystkim się znajduje ta organizacja? Okej, okay, Hajkan. Gilde Haag is een stichting waar alleen maar vrijwilligers werken of werk verrichten. Er zijn ongeveer 450 mensen vrijwilligers bij ons. En de stichting heeft eigenlijk als doel om de mensen die hun kennis en hun ervaringen willen overbrengen naar anderen, die kunnen dat via onze stichting doen. En dat doen we eigenlijk heel veel met stadswandelingen. Dat zijn gidsen die dan mensen wat vertellen over de stad tijdens een wandeling. En bij Samenspraak, waar we mensen helpen met hun Nederlands. Okej, okay, czyli The Hilde to jest organizacja, w której pracuje około 450-500 wolontariuszy, ja tutaj będę sobie zaglądała jeszcze też. I ich takim głównym celem jest tak jakby przekazanie wiedzy, na przykład przez wspólne spacerowanie w mieście, po prostu dzielenie się tą wiedzą, którą oni posiadają. Nou, Gilde is gevestigd in het gebouw van PEP. En dat staat tegenover de grote kerk op de, hoe heet het? De rivier Vismarkt. Ik weet niet hoe dat pleintje heet, maar ja. De straat is in ieder geval de rivier Vismarkt, nummer 2. En PEP is een organisatie van de gemeente die voor alle vrijwilligersorganisaties in Den Haag allerlei zaken regelt. Czyli organizacja The Hilde znajduje się w tym samym budynku, gdzie znajduje się organizacja PEP. PEP to jest znowuż taka organizacja, która tak jakby zajmuje się wolontariuszami i wolontariatem. PEP też jest połączony z Den Haag DUT, także to wszystko ładnie się nam tutaj łączy. I The Hilde znajduje się na ulicy, hoe heet de straat nog een keer? Rivier Vismarkt. I to jest koło tego dużego kościoła w centrum. Ja, oh super. Ik ben wel heel benieuwd, hoe pakken jullie het aan? Ik weet ook hoe het is om een andere taal te leren. Ik leer het Pools, omdat ik dat niet als kind heb geleerd. Dat is niet makkelijk als volwassenen om zo'n taal te leren. Dus hoe pakken jullie dat als Gilde aan? Wat voor steun geven jullie aan mensen? En hoe help je nou bij het leren van de Nederlandse taal? Nou, time-out? Talen. Karolin tutaj pyta Fransa, czy mógłby coś więcej powiedzieć, w jaki sposób oni to właściwie robią, bo Karolin też wie, jak to jest uczyć się innego języka, więc prosi tutaj, żeby Frans nam więcej powiedział, w jaki sposób i jakie przede wszystkim mają aktywności, w jaki sposób to po prostu robią. Vertel, Frans. Ja. Wij helpen de mensen eigenlijk alleen met het beter leren spreken van het Nederlands. Als je bij ons taalmaatje wil worden, zo noemen we dat dan, daar komen we straks nog eventjes op, dan
dan verwachten we dat je al een beetje Nederlands hebt geleerd. Dus we leren niet. Okej, okay, czyli takim głównym założeniem tej organizacji jest, że oni pomagają w nauce rozmowy w języku holenderskim. I tutaj Franz podkreślił, że żeby móc skorzystać z takiego talmacie, to trzeba już troszeczkę mówić jednak w tym języku holenderskim. Ja. Ja, in principe gaat het dus alleen. Praten we alleen met elkaar, maar er zijn ook wel coaches die meer doen. Maar het idee is gewoon alleen maar praten, omdat je op school al het een en ander geleerd hebt over de grammatica. Czyli tutaj, tak jak mówił wcześniej, głównym założeniem jest rozmowa ze swoim talmacie, ale są też tacy talcoach, którzy robią troszeczkę więcej, na przykład gdzieś tam pomagają z gramatyką czy w lekcjach. Ale ogólnie chodzi tutaj, żeby jak najwięcej podczas tych spotkań rozmawiać w języku holenderskim. En we doen dat, die gesprekken, dat is één op één. Dus niet met een groep, maar gewoon één taalmaatje met één taalcoach. Dat is ook, dan moet je praten en je kunt ook makkelijk fouten maken. Er is niemand die daar raar van opkijkt of wat dan ook. Dus dat is ook goed om dat te doen. I te spotkania odbywają się jeden do jednego, to nie jest tak, że to jest w grupie, to jest indywidualnie i tutaj też bardzo fajną rzecz Franz powiedział, że nie trzeba się tego w ogóle bać, że można jak najbardziej robić błędy, że po to są właściwie ci talcoach, żeby nam pomagać, więc no nie wstydźmy się, błędy popełnia każdy, wiadomo jak to też jest w nauce języka holenderskiego na początku, więc nie bójmy się. Oké. Okay. Ja. Mooi. Want kun je dan nog iets meer precies uitleggen wat dan een taalmaatje is? Hoe word je dat dan en wat betekent dat? Ja, je kunt taalmaatje worden door je aan te melden bij het gilde. Op onze website kun je zoeken. Ik moet even kijken waar dat ook precies weer was. Nou ja, maar in ieder geval op de website kun je onder samenspraak zit een formulier. En daar kun je aanmelden. Maar nogmaals, je moet eerst een beetje op A1 niveau, moet je een beetje Nederlands kunnen spreken. En dan pas is het, er gebeurt van alles. Dan pas is het leuk om met dat spreken te beginnen. Okej, ik ga eerst even vertalen. Karolin się tutaj zapytała, co to jest właściwie ten talmacie i jak można zostać w takim talmacie. I Franz mówi, że aby zostać w takim talmacie, można się zarejestrować online. My później Wam wiadomości podamy dokładnie stronę, gdzie można się zameldować. I żeby zostać też w tym talmacie, jeszcze raz podkreślił, że no trzeba przynajmniej te A1 mieć, żeby móc rozmawiać z tym swoim talcoachem. Ik zie hier, we hebben wel een vraag. Iemand, ja. Sabina vraagt of is het alleen maar bedoeld voor mensen die wonen in Den Haag of ook mensen buiten Den Haag? Ja, in principe voor mensen in Den Haag. Want de coaches komen ook allemaal uit Den Haag. Mm-hmm. En je spreekt ergens af dat je niet te veel hoeft te reizen. No właściwie w sumie to jest bardziej dla mieszkańców Hagi, dlatego że większość wolontariuszy też jest z Hagi i zazwyczaj też no, umawiamy się tutaj w Hadze ze swoimi talmacie. Także jednak bardziej dla mieszkańców Hagi. Ja, super, ik zie ook al dat er groetjes worden gedaan vanuit de chat aan Frans. Dus de mensen kennen je. Oké. Okay. Oh, leuk. De Bozana, dus na Frans Bodmer. Oké. De website gaan we nog. Kijk. Oh ja. Bozana. De website gaan we nog wel delen. Maar wat gebeurt er dan als je dan bent aangemeld? Hoe word je nou aan een taalmaatje verbonden? Aan een taalcoach. Want taalcoach. Je bent zelf een taalmaatje en je krijgt dan een coach. Als je hebt aangemeld, dan komt er een intakegesprek. En in dat intakegesprek, de bedoeling daarvan is dat dan degene die dat doet,
dat hij een beetje een indruk van je krijgt, wat van je te weten komt, wat voor hobby's je hebt. Want dat scheelt allemaal met het koppelen van jou aan een taalcoach. Karolin tutaj zapytała, co właściwie się dzieje potem, jak już ktoś się zapisze do organizacji The Hill Day. I tutaj Franz powiedział, że w momencie, kiedy ktoś się zapisze, to zostaje zaproszony na taką rozmowę wstępną, można powiedzieć, prawie kwalifikacyjną, po to, żeby zobaczyć, kim dany talmacie jest, jakie też ma zainteresowania, żeby można było pod osobę tego talmacie znaleźć do odpowiedniego talcoacha. Na przykład fajnie by było, gdyby te osoby może miały jakiś wspólny temat, w sensie wspólne zainteresowania, albo na przykład podobny zawód, czy ten sam wykonywany zawód, żeby no, można było o czymś porozmawiać podczas tych spotkań. Okej? En als je dan op gesprek komt, voor zo'n intakegesprek, hoe ziet dat er dan uit? Ja, ziet het er. Nou, dat is een van onze vrijwilligers die gewoon met jou ergens in een cafeetje of zo afspreekt. En jou daar een beetje uithoort. Waar ben je geboren? Wat zijn je hobby's? Wat wil je met het leren spreken? Want misschien heb je wel een speciaal doel voor ogen. Je zegt van ik wil het beter leren spreken, want ik wil mijn vak gaan leren hier. Dus dat is een beetje het idee. En ze moeten natuurlijk uiteindelijk schrijven ze een verhaaltje over je, waardoor een komende coach een beetje idee heeft van, nou, is dat iets voor me of is dat niks? Tutaj Karolin jeszcze raz zapytała, jak to wygląda, jak już ktoś zostanie zaproszony na taką rozmowę. Wtedy jeden z wolontariuszy przeprowadza takie interview, taki wywiad, żeby też zobaczyć, kim jesteś, żeby też stworzyć taki profil danej osoby. No i wtedy pod kątem tego interview dobiera się właśnie tego talcoacha. Het is natuurlijk ook een beetje te beoordelen of je dat A1 niveau wel hebt. I oczywiście podczas takiej rozmowy, to jest też prowadzona rozmowa w języku holenderskim i na tej podstawie mogą też sprawdzić, czy jesteś w stanie porozumieć się no, na tym minimalnym poziomie A1, który no, niestety jest wymagany. Ja, dus je wil echt dat je met elkaar het gesprek kan voeren en dat daar een basisniveau voor is. En als je dan je inschrijft, wat zijn de kosten precies? Moet je dan iets gaan betalen? Ja, in principe kost het €25 voor een jaar. En dat bedrag moet reken je af met degene die dat intakegesprek met je houdt. Maar als je nou helemaal geen geldmiddelen hebt, dan kan dat kwijtgescholden worden. Maar dat bepaalt de intaker. Tutaj Karolin zapytała, czy i jakie są koszta związane właśnie z takim talcoachem i Franz mówił tutaj, że na rok to jest €25 i podczas właśnie tej takiej rozmowy wstępnej można tam z osobą, która przeprowadza tą rozmowę wstępną, można tam zapłacić. A jak ktoś nie ma pieniędzy, no to oni wtedy razem z tą osobą prowadzącą no, patrzą, czy można to jakoś w inny sposób rozwiązać. Dankjewel. Het is natuurlijk een best wel gekke tijd nu met corona. We hebben te maken met een lockdown. Wat betekent dat voor gilden? En kun je je nog steeds aanmelden? Ja, dat aanmelden kan nog steeds. Maar tijdens de lockdown zijn vooral de gezamenlijke activiteiten, konden gewoon niet doorgaan. En tegen de coaches hebben we gezegd van, je moet zelf bepalen of je door wil gaan of niet. Er zitten natuurlijk, zijn vaak wat oudere mensen, dus die zaten in de risicogroep. En nou, er zijn er die gewoon door zijn gegaan, maar ook een aantal hebben gezegd, ik doe het niet, ik ga alles maar digitaal doen. Tutaj Karolin zapytała, jak to jest właściwie teraz podczas tej sytuacji z pandemią, czy The Hill dalej coś robi. No i tutaj Franz mówi, że większość takich aktywności, bym powiedziała, bardziej też grupowych, bo on za chwilę tutaj powie, też mają niektóre takie grupowe aktywności, niestety no
poszły w stan uśpienia, można powiedzieć. A jeżeli chodzi o te takie spotkania jeden do jednego, no jak tutaj Franz powiedział, dużo wolontariuszy jest w wieku, bym powiedziała, emerytalnym, czyli też w tej grupie takiego wyższego, jak to się mówi, zagrożenia, więc oni tak jakby dali też wolną rękę tym wolontariuszom i wolontariusz może sam zdecydować, czy chce się z kim spotkać, czy nie, ale jest też na szczęście opcja online, więc niektórzy wolontariusze tak jakby postanowili, żeby to kontynuować online za pomocą na przykład Zooma czy innych tego typu rzeczy. En Frans, hoe ging het met de aanmeldingen? Dat gaat nog wel door of zit daar nog een beetje, moet je even wachten? Ja, het is nu wat lastiger om ook te koppelen. Want normaal duurt een taalkoppeljaar duurt 1 jaar. Maar door die coronaperiode hebben we gezegd, nou, het mag best uitlopen. Dus er zijn op dit moment iets van meer dan 200 coaches zijn er bezig. Als die nu langer over een jaar doen, dan zijn nieuwe moeten dan wat langer wachten. Tutaj Karolin jeszcze zapytała, czy podczas obecnej sytuacji można dalej się zapisywać? I tak, można się zapisywać, z tym, że no wiadomo, przez obecną sytuację ten czas oczekiwania na talk coacha no niestety się wydłużył. I tutaj widzę też, że Nika zadała pytanie. Chciałam zapytać, czy jest długa lista oczekujących, czy raczej po zapisaniu można liczyć na szybki kontakt z talk coachem? Wir haben hier eine Frage von der Republik. Nika fragt, ob kann sie dann sichself inschreiben und was ist dann die Wachzeit, um so einen Talcoach zu kriegen? Ja, das ist lastig, um zu antworten. Mm-hmm. Kijk, normal, als je inschrijft, dann dauert es 2 tot 3 Wochen, dann heb je dan einen Coach. Maar op dit moment, ik durf er niet een schatting voor te doen. Ik had vanmiddag nog contact met degene die dat een beetje regelt. Mm-hmm. En die zei, ja, ik heb er nu weer een paar kunnen plaatsen. Maar ja, de volgende keer zegt hij, ja, het valt een beetje tegen. Dus ik vind het moeilijk om nu te zeggen. Okej, okay. Czyli poza koroną taki czas oczekiwania to było między 2 a 3 tygodnie, mówi Franz. Teraz ze względu na tą koronę, no wydłużyło się to i on też nie jest w stanie dokładnie powiedzieć, jak długi jest ten okres oczekiwania, z tego względu, że no ciężko też jest po prostu tak jakby znaleźć ten mecz i to też jest zależne oczywiście od wolontariuszy, czy jest wystarczająca ilość wolontariuszy, a z tego co ja też wiem z własnego doświadczenia, to jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą z tego skorzystać, no ale niestety też mają ograniczoną ilość wolontariuszy. Okej. Okay. Dan heb ik begrepen dat er nog een aantal activiteiten, nog andere activiteiten zijn bij het Gilde. Een samenspraakcafé, een leeskring, stadswandelingen, misschien meer. Zou je daar even langs kunnen gaan? En dan moeten we even opletten dat we alles op tijd kunnen vertalen door Sylvia. Ja, inderdaad. Ik ga even eerst de vraag vertalen, oké? Okay? Ja. Karolin tutaj zapytała Franza, czy oprócz takich spotkania jeden do jednego mają jeszcze jakieś inne różne aktywności? I Karolin tutaj wspomniała trochę o Samuspraak Café, Leyskring and Stadswandelingen. I teraz Franz powie nam troszeczkę więcej na ten temat. Ja. Beginnen met de samenspraak. Ja, eerst het café maar. Dat was dan voor de coronatijd, hè? Hebben we elke woensdag, eerste woensdag van de maand, is er Samenspraak Café in de bibliotheek. Dat is om 5:30 tot nu of 8 gaat dat door. Daar komen coaches, maar er komen ook een heleboel taalmaatjes, maar ook mensen die nog geen taalmaatje zijn, mogen daar naartoe. Czyli zacznijmy tutaj od tego Samenspraak Café. Pierwszą środę miesiąca o godzinie 17:30 na dole w kafejce w Bibliotece Centralnej na Spaj przychodzą tam talkauczowie i też talmacie po to, żeby wypić ze sobą herbatkę i kawkę, porozmawiać. I przychodzą tam też również ludzie, którzy jeszcze
nie mają swojego talmacia albo talcoacha, więc podejrzewam, że chyba tutaj chodzi o to, że ci ludzie też mogą się zapoznać. Franz, is the bedoeling that Tyrants deze same sprak café kunnen ook potentiële deelnemers een kennis maken met het talmacie? Ze maken daar nog geen kennis met hun coach. Mm-hmm. Dat wordt pas later uitgezocht. Maar ze maken wel kennis met hoe het dan een beetje gaat. Oké. Okay. Czyli można porozmawiać o tym, jak to wygląda, ale no wiadomo, trzeba przejść tą taką procedurę, że trzeba się zapisać, no ale już gdzieś tam można uzyskać jakieś informacje, jak wygląda takie spotkanie jeden do jednego i po prostu przede wszystkim też porozmawiać w tym języku holenderskim. Więc bardzo fajna też inicjatywa, bardzo Was też zapraszam. Leuk. En dan heb ik een leescreen. Ja, we even wat over dat café zeggen. Oh, sorry. Het leuke daarvan is dat je dan, als je dan bijvoorbeeld uit Polen komt, dan kun je aan tafel zitten met iemand die uit Japan komt, of uit China, en daar praat je dan ook Nederlands mee. Nou, dus dan heb je allemaal hetzelfde probleem op dat moment, maar dat is wel leuk. Ja, tutaj jeszcze Franz też powiedział coś fajnego, że podczas właśnie tego zamysłu Prag Café też jest fajne to, że przy jednym stole można na przykład poznać ludzi z różnych krajów, albo na przykład swojego rodaka, ale oczywiście trzeba rozmawiać w języku holenderskim, więc no bardzo fajna inicjatywa. Okej. Okay. Klinkt leuk. Ja, succes. Ja, is het ook. De leeskring, dat is een activiteit die de bibliotheek met ons organiseert. Iemand van de bibliotheek zoekt een Nederlands boekje uit, een eenvoudig Nederlands boekje. Dat krijg je mee als taalmaatje en taalcoach om te lezen. En nou, een maand later gaan we met z'n allen naar de bibliotheek, of met z'n allen met de groep die zich aangemeld heeft, om daar dat boek te bespreken. O, dat is ook leuk. Jest jeszcze coś takiego, jak na polski można to przetłumaczyć, czytanie w kręgu, leescreen. I to jest organizowane razem z biblioteką. Oni wybierają książkę w takim, bym powiedziała, odpowiednim też poziomie w języku holenderskim, żeby wiadomo, nie była zbyt trudna. I wtedy oni dostają miesiąc czasu, żeby przeczytać taką książkę i po miesiącu na przykład się spotykają, idą całą grupą do biblioteki i tam po prostu omawiają albo rozmawiają na temat tej książki, co bardzo fajne. Ja, Anja Korszewska zit ook denk ik te trappen om straks ook wat over zichzelf te vertellen. Maar we hebben nog wat activiteiten, de stadswandelingen. Ja. Ik wilde nog eerst een andere doen, dat is de jaarbijeenkomst. Oh, de jaarbijeenkomst. Dat is ook een hele leuke. Dan komen, als je daarvoor opgeeft, komen taalmaatjes en coaches komen bij elkaar. En wat we dan eerst doen is een spel wat iets met de taal te maken heeft. Of we doen een wandeling en dat wordt dan, daar wordt een quiz aan gekoppeld door de stad. Oké. Okay. En is dat, wanneer is dat precies? Is dat is, meestal doen we dat, wanneer was het nou? In april. Oké. Okay. Ja, als het de corona toelaat, zal dit jaar niet doorgaan. Dat is niet mogelijk. Poza koroną też mieli bardzo fajną aktywność, takie roczne spotkanie i podczas takiego rocznego spotkania oni na przykład grali na początku w grę albo szli na jakiś taki spacer i podczas tego spaceru był też właśnie organizowany jakiś taki quiz związany z miastem. Oczywiście wszystko w języku holenderskim, także bardzo fajnie. I tam też właśnie na tym rocznym spotkaniu spotykają się zarówno talmacie i talcoachowie. Leuk. En we sluiten dan, die middag sluiten dan af met een wereldbuffet, noemen we dat. Dan wordt van de taalmaatjes gevraagd om iets mee te nemen uit het land waar ze vandaan komen. Iets om te eten bij de borrel. En we, als Nederlanders nemen we dan ook een aardappelsalade mee. Dat is een type Nederlands of zo. Oh, leuk. En dat is ook heel leuk, want je ziet dan allerlei maaltijden door elkaar. En mensen doen het ook allemaal op één bord. Hè? Ale super. Tutaj Franz jeszcze mówił, że właśnie podczas tego rocznego spotkania oni to spotkanie tak jakby kończą takim wspólnym
jak się mówi borel po polsku, takim, no, proszę po prostu tych talmacie, żeby każdy przyniósł jakąś taką potrawę związaną z własnym krajem i później oni to razem sobie wszystko jedzą, także można też tutaj fajnie poznać różne smaki świata. Że super, bardzo fajna inicjatywa. Leuk. En dan de stadswandelingen, denk ik. Ja, de stadswandelingen. Ja. Nou, dat is de andere afdeling. Daar zijn een heleboel wandelingen ontwikkeld. Er gaat er eentje bijvoorbeeld over de beroemde vrouwen uit Den Haag. Ook veel wandelingen die gerelateerd zijn aan de oorlog. Maar er is ook een aparte wandeling voor nieuwe Hagenaars. En dat wordt gedaan, daar kun je voor aanmelden. En het mooiste is dat om in een groep te doen. En dan meld je aan bij het bureau. En dan krijg je een gids toegewezen. Jij kunt ook zeggen wanneer je dan wil, dan krijg je een gids. En met die doe je dan de wandeling door de stad. Leuk, met de uitleg. Ja, klinkt ook leuk. Kolejna bardzo fajna inicjatywa. Franz tutaj mówi o takim spacerze w mieście i są różne formy właśnie tych spacerów. On wspominał, że jest spacer na przykład tak jakby związany też z słynnymi kobietami z Hagi, tam podczas tego spaceru opowiadają właśnie o słynnych kobietach z Hagi, ale też jest bardzo fajny, myślę, dla ludzi, którzy dopiero co przyjechali do nas do Hagi. Jest też taka opcja właśnie takiego spaceru dla ludzi, którzy dopiero co mieszkają w Hadze, więc w ten sposób też bardzo fajnie można poznać nasze miasto i fajnie też, że jest ktoś, kto może opowiedzieć troszeczkę historii i pokazać jakieś fajne, ciekawe miejsca w naszej Hadze. Ja, klinkt erg goed. Ik denk dat Sabine in de chat het ook zegt, een leuk idee om dat een keer als polka te organiseren en met z'n allen een groep een wandeling te maken. Ja. Dan denk ik. Mówi, że fajnie by było, gdyby na przykład z Polką można było razem z Techilde i Polka, gdyby można było to połączyć i właśnie zorganizować też jakiś fajny taki spacer w Hadze. Dan eigenlijk een laatste over een soort bredere coach forum, Samenspraak Plus. Ja, daar zijn we nog mee bezig om dat op te zetten. Het idee daarvan is dat je, als je. Je bent bezig met je coach als taalmaatje, maar er is een onderliggende vraag eigenlijk. Dat je weet niet wat je wilt doen hier in Nederland, of je zit een beetje vast met je werk. Dan willen we eigenlijk, zijn we op zoek naar coaches die op dat moment jou met zo'n hulpvraag kunnen helpen. Maar daar zijn we nog mee bezig. Oni też w najbliższej przyszłości mają zamiar wystartować z takim projektem Samenspraak Plus, czyli to jest taka, bym powiedziała, bardziej rozszerzona forma tego tal coacha, czyli idea jest taka, że na przykład jak ktoś nie wie dokładnie, co chce robić, albo ma jakiś problem związany z pracą, to wtedy ten tal coach mógłby też właśnie w takich kwestiach pomóc swojemu talmacie. Czyli taka forma, bym powiedziała, chyba no raczej coachingu, tak? Ja, super. Ik ga dan wat vragen gaan we stellen aan Anja Kosewska, want zij heeft er natuurlijk echt ervaring mee. Ja. Met het mooie werk van Frans en zijn collega's. Anja, waarom heb jij je bij Ischilde gemeld? Teraz porozmawiamy trochę nareszcie z naszą Anią, ponieważ Ania ma doświadczenie z talcoachem z The Hilde i tutaj Karolin zadała jej pytanie: Aniu, dlaczego właściwie zapisałaś się do organizacji The Hilde? Dlaczego chciałaś mieć talcoacha? Okej, ik ga vertellen. Generalnie było tak, że koleżanka poleciła mi Samenspraak Café i tam trafiłam po raz pierwszy i nie wiedziałam, że w ogóle jest coś takiego jak Samenspraak, gdzie można dostać talcoacha. O tym dowiedziałam się później, właśnie jak przyszłam na Samenspraak Café w bibliotece centralnej, to zauważyłam, że niektórzy ci młodzi ludzie znają się z tymi Holendrami, to dosyć dobrze, bo witali się bardzo serdecznie.
I poznałam tam między innymi taką Olę, która też właśnie miała swojego talk coacha, z którym dużo spacerowała i właśnie rozmawiała po holendersku. I ona właśnie powiedziała, że można dostać takiego talk coacha z Hilde Den Haag i ta osoba spotyka się z tobą raz w tygodniu. Przy czym no, jeśli sobie pomyślicie, że normalnie takie konsultacje pewnie indywidualne, to jest koszt około 50 pewnie euro, a tutaj dostajesz tak naprawdę gratis całą taką uwagę od kogoś, kto mówi płynnie w tym języku, dla kogo to jest język ojczysty, tak? I poświęca ten swój czas, tą godzinę tygodniową plus naprawdę olbrzymie pokłady cierpliwości, bo przecież my na początku, jak się uczymy, to mówimy fatalnie czasami. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna opcja i stwierdziłam, że dlaczego nie spróbować. Dowiedziałam się też właśnie, że tak jak tutaj Franz powiedział, Hilde organizuje taką rozmowę właśnie, w której wyłapuje, jakie są nasze hobby, zainteresowania, jaki mamy jakiś taki, jakie mamy tło, jeśli chodzi o edukację, nasz zawód, jakąś taką profesję i starają się dopasować do nas taką osobę, która po prostu, z którą będziemy mieli o czym rozmawiać. No i tak się zapisałam 4 lata temu bodajże właśnie. Zarejestrowałam się, zapłaciłam 25 euro i szczerze powiedziawszy bardzo się zdziwiłam, bo oczekiwałam, że będę czekała bardzo długo, pół roku albo coś takiego, a nie czekałam chyba nawet miesiąca. Dostałam właśnie swojego talk coacha, panią, która nazywała się Joke i mam z nią kontakt do dziś. Widujemy się ciągle i myślę, że to jest też, to był początek jakiejś takiej bardzo fajnej przyjaźni między mną a nią. Top. Leuk. Frans, volgens mij, wat je hebt er denk ik niet alles van verstaan, maar Anja is zeker heel enthousiast. En ze is geloof ik via de Samenspraakcafé in aanraking gekomen. En heeft een hele, vond ook de prijs natuurlijk interessant. Het is heel wat anders dan per uur moeten betalen. Ja. Dat is een groot voordeel. En ze heeft een erg leuke coach gehad, Joke. Sylvia, misschien moeten we de vraag aan het publiek. Ja, wij zijn hier wel vragen. Ik heb hier van Magda. Hoe lang duurt zo'n traject, zo'n hulp van de taalcoach? 1 jaar. Ja, rok. Oké, czyli 1 rok. Mm-hmm. En Małgorzata schrijft hier, oh, dat is iets van mij. Is het een aparte formulier van deze programma? Voor deze programma plus bedoel je? Ik denk die coaching mensen, plus, wat nog opgezet wordt. Mogen mensen zichzelf alvast Frans inschrijven voor de programma plus? Nee, of daar nog niet voor. Nee, dat zijn we nog een beetje aan het ontwikkelen. Okej, czyli Gosiu, jeszcze na ten program plus, no niestety jeszcze nie można, bo oni tak jakby dopiero no, chcą z tym wystartować, więc muszą jeszcze wszystkie szczegóły dopracować. Dan zou ik eigenlijk aan Anja willen vragen. Anja, hoe waren eigenlijk jouw ontmoetingen met taalcoach Joko? Waar hadden jullie het over? Hoe ging dat? Tutaj Karolin pyta Ania, jak w ogóle wyglądały wasze spotkania? O czym żeście rozmawiały? Może też właśnie ciekawa, Ania, gdzie się spotykaliście? Też myślę, że fajne, żeby powiedzieć. Tak, generalnie większość tych spotkań chyba zaczyna się od biblioteki, tak przynajmniej mi się wydaje, bo to jest taki neutralny grunt i dla nas, i dla naszego talk coacha, ale w większości przypadków, z tego co wiem, później przenosi się to do domu albo naszego talk coacha. I też uważam, że to jest fajne, bo jakoś tak wzajemnie te nasze kultury bardziej się wtedy przenikają. Moje pierwsze spotkanie z Joke to było spotkanie właśnie w bibliotece. Spotkałyśmy się tam na pierwszym piętrze, ale w związku z tym, że tam było dosyć głośno, w zasadzie mnie zdziwiło w bibliotece głośno, zaczęłyśmy się spotykać, ja zaproponowałam, że słuchaj, ja mieszkam w centrum niedaleko biblioteki, może po prostu
przyjeżdżałabyś do mnie, bo to jest tak naprawdę parę kroków od biblioteki. I ona powiedziała, że okej, nie ma problemu. Też w tym formularzu, który chyba był na stronie, nie wiem czy dalej tam jest taki zapis, była taka możliwość, żeby zwracać koszt dojazdu talkoczowi, ale mój talkocz tego nie chciał, bo no, tak jak pewnie wszyscy tutaj wiecie, Holendrzy poruszają się rowerami tak wszędzie i Jokę też wszędzie dojeżdżała rowerem, więc spotykałyśmy się po prostu co tydzień u mnie w domu i tak naprawdę robiłyśmy dużo rzeczy takich, żeby polepszyć nie tylko moje mówienie, ale też jakiś taki zasób słownictwa. Ja powiedziałam Jokę, wtedy byłam po kursie A2 w Mondrianie i powiedziałam jej, że mam taki bardzo duży problem właśnie jeśli chodzi o mówienie, bo miałam bardzo taką dużą blokadę, już chciałam mówić, ale nie wiedziałam o czym i jak. No i miałam bardzo duży też problem z pisaniem, no bo zjadałam po prostu literki i Jokę zaproponowała, że mogę jej pisać teksty co tydzień, po prostu o jakichś takich codziennych rzeczach, jak spędziłam weekend, proste zdania tak naprawdę, ona będzie mi to sprawdzać i po prostu w przyszłym tygodniu, każdego kolejnego tygodnia będziemy sprawdzać to, co napisałam. I mam tutaj moje teksty. Czyli uczyłaś też się, Aniu, w tym samym czasie pisowni, nie tylko tego mówienia, ale tak. Też pisania wychodzi tak. Na to. Tak, bardzo, bardzo fajny w ogóle pomysł, bo wypisywałam sobie też słówka, które na przykład Jokę próbowała mi w jakiś sposób zasugerować, że tutaj użyłam może nie takiego adekwatnego słowa, więc tak naprawdę zależy od Was samych, z czym macie największy problem, bo jeśli macie na przykład problem z czytaniem, to możecie wziąć sobie książkę i czytać. Ja bardzo dobrze wspominam właśnie Layscreen, który zrobiłam tylko raz niestety, a chciałabym go zrobić więcej razy. To była książka Antwerpen, New York and Keller Rice i to jest po prostu piękna książka i poszłyśmy właśnie z Jokę na to spotkanie w bibliotece i było tam tylu ludzi i robiliśmy takie ćwiczenia właśnie związane z tą książką. Naprawdę super, po prostu tak, żeby też porozmawiać z innymi talmacie, z innymi talkoczami, żeby po prostu zacząć też czytać w tym języku, żeby się odważyć, to było bardzo fajne. Także bardzo Wam polecam, żebyście po prostu skupili się na swoich błędach, na swoich jakichś takich problemach konkretnie, to z czym macie problem. Dla mnie największym problemem było właśnie mówienie i Joga na pewno pomogła mi odważyć się mówić, także odważyłam się dzięki niej więcej mówić po holendersku. Wow, super. Aniu, wiesz co, jeszcze mam do ciebie takie dodatkowe pytanie, bo ja też od ludzi, których przekierowywałam do The Hilde z Talhausu, słyszałam też, że często ci talcoachowie zapraszali tych talmaci do siebie do domu, żeby na przykład pokazać, jak Holendrzy świętują Boże Narodzenie czy Mikołaja. Czy Jokę też na przykład coś ci przekazywała, jeżeli chodzi o kulturę? Nie wiem, rozmawiałyście na ten temat? Tak, ja pytałam się Jokę o tak zwany underwise tutaj, o edukację, jak to wygląda. Pytałam się też, jak właśnie spędza się tutaj święta wielkanocne, czy święta Bożego Narodzenia. Jokę też zapoznała mnie z Hachse Kakerem, czyli popularnym haskim ciastem, którego nie znałam. Także przyniosła mi właśnie do domu, żebym mogła spróbować. I też ona jest zapaloną ogrodniczką, więc w tym roku mam dostać od niej pomidorki, które sobie hoduję, więc czekam, czekam aż wyrosną. Wow, super. Okay. Now, we have a hele lange vraag van Sabina. Sabina, even kijken, czy jest możliwość taki spotkanie? Misschien is het wel veel leuk voor Frans om te weten wat Anja net zei. Oh ja, inderdaad. Ja, want Anja vertelde veel, maar misschien verstond je het al een beetje. Of ik heel, ja, af en toe een woordje. Ik denk, Caroline, dat misschien als met de corona gaat alles goed, wij kunnen met de Frans misschien in een samenspraakcafé ontmoeten en samen praten. En dan kan ik vertellen wat heb ik gezegd. Als het weer mag, ja.
Alleen maar goede. Ja, dat ik begrijp zeg, ja. Wel een beetje. En hoe goed Joke heeft geholpen en het boek van Antwerpen naar New York. Dat hoorde ik, ja. En dat ze de Haagse bakker hebben heeft geproefd. Ja, een beetje Nederlandse cultuur. Ja. Ja. Dat is ook leuk. Ja. En je hoort gelijk hoe mooi Anja Koszewska praat. Haar Nederlands. Ja. Dus ze heeft veel geleerd van Joke. Nou, mooi. Ja. Leuk. Ja. Okay. Sabine. Sabine vraagt of is het wel mogelijk zulke ontmoetingen online hebben, want kijken, zij woont niet in Nederland, maar zij gaat nog wel best vaak naar Nederland. Dus is het ook mogelijk een online ontmoeting met de taalcoach hebben buiten Den Haag of buiten Nederland? Hmm. We hebben dat nooit eerder gehad. Oké. Okay. Maar ja, ik weet toevallig dat er nu wel coaches zijn die zeggen van ik wil eigenlijk alleen maar online. Oké. Okay. Dus, en dan maakt het niet uit waar je woont. Oké, okay. Czyli Sabina, tutaj Franz mówi, że oni jeszcze do tej pory w takiej formie tego nie robili, ale no, są wolontariusze, którzy chcą tylko i wyłącznie rzeczy online robić, także dzwoń, zapisuj się, próbuj, może akurat... Alleen, of je dan al op dat A1-niveau zit, ja. Wat natuurlijk van belang is, dat is natuurlijk wat moeilijker. Oké, okay. Sabinko, tylko tutaj jest ważne właśnie, żebyś była na tym... O, ze schrijft wel in het Nederlands, dus ik denk, ze zit op de niveau 1. Misschien in juni of juli, ja. Ik ben weer in Nederland, dus ze zit op A1. Oké. Okej, okay, czyli próbuj, Sabinko. Aniela schrijft, czy możesz, Aniu, napisać tytuł tej książki? Ania, kun je de titel van de boek in de chat zetten? Ja, van New York naar Antwerpen, toch? Of andersom? Antwerpen naar New York. Antwerpen, New York en van de reis, ja, dan was het. Ja. Ik zat net al te googelen. Volgens mij kan je al wat online vinden. Ja, zeker. Leuk. Maar dat zijn dan vereenvoudigde uitgaven, hè? Want het is er is een origineel boek en dat is dan in een okay. eenvoudiger dingen uitgegeven. Czyli ta książka, którą Ania przerabiała z Joka, ona jest tak jakby napisana w łatwiejszym języku, a oryginał jest w trudniejszym. Też jest taka bardzo popularna książka Het Diner of Solis i też jest wtedy oryginał. Yeah. Trudny, a dla nas, dla ludzi, którzy się uczą tego języka, jest napisane w nieco łatwiejszym języku. Tutaj jeszcze mamy Magda pisze też Ich ben ingeschreven, fajny avond. Nou, hey, ook Magda, Frans, je doet goed werk hier. Ja. Sabina schrijft, ik woon nu in Polen, ik ga bellen, zeker, dank je. Nou, graag gedaan. Als ik kan nog iets vertellen tegen de Poolse vrouwen. Ja, super. Jak już prawdopodobnie skończy się corona i będzie można pójść do biblioteki i Hilde Den Haag znowu zacznie organizować same Sprak Café, to bardzo wam polecam, żebyście właśnie wybrały się na same Sprak Café, dlatego że tak jak właśnie Franz powiedział, tam można po prostu przyjść, nawet jeśli nie ma się talk coacha. I bardzo dużo ludzi akurat w danym momencie szuka sobie talmacie. I ja powiem wam, że jak skończyłam moją roczną przygodę z Joke, mimo to dalej chodziłam na właśnie same Sprak Café i tam poznałam bodajże, właśnie nie wiem, czy też był jakiś Franz, już nie pamiętam jak ten pan się nazywał, ale gdzieś tam mieszkał w okolicy, gdzie pracuje na Staten Quartier i powiedział mi, że on bardzo chętnie zostanie moim talcoachem jeszcze raz. Także jeśli będziecie mieć szczęście, jeśli będziecie mieć klik z kimś, a to są często bardzo tacy ciepli ludzie, dobrze wykształceni, którzy bardzo chętnie jakby nawiązują nowe znajomości, rozmawiają, są ciekawi, zadają masę pytań, tak? To tak naprawdę przy odrobinie szczęścia być może ktoś sam zaproponuje wam, że chce zostać waszym talcoachem i wtedy tak naprawdę wystarczy skontaktować się z właśnie Francem albo może inną osobą z zarządu i powiedzieć, że na przykład my tutaj się już sparowaliśmy
i chcemy dalej to kontynuować i oni zwykle się na to zgadzają, po prostu musicie się dalej jakby dla takiej tej organizacji zarejestrować, tak, żeby po prostu mieli was gdzieś tam w aktach, ale możecie sobie równie dobrze właśnie sami znaleźć na takim samym Sprag Cafe swojego coacha. Okay, en nu in het Nederlands, Anja. Ja. dus ik heb gezegd dat dat is ook mogelijk als je komt naar Samenspraak Café, dat je kan eigenlijk zelf coach vinden. Want veel mensen daar ook zoeken een beetje taalmaatjes, toch? Sommige mensen vragen of, oh, wil je dan mijn taalmaatje worden? Dus ik denk dat is ook leuk. Een leuke idee als met de corona gaat alles, die maatregelen gaat een beetje zachter worden, ja, en de bibliotheek gaat wel weer open zijn. En misschien jullie gaat nog Samenspraak Café verder doen, hoop ik. ja, dat is voor die Poolse vrouwen of ook andere vrouwen of andere mensen. Mogelijkheid om taalcoach daar te vinden, denk ik wel. En Frans, want Anna heeft hier ook verteld dat zij op onwijs goede klik gehad met haar taalcoach. Ja. En ja. Wat als bijvoorbeeld iemand anders heeft minder geluk en heeft niet echt de klik met de taalcoach? Ja. Nou, dat kan natuurlijk. Je krijgt een coach, maar je krijgt ook een contactpersoon bij het gilde. Mm-hmm. En als er dan iets niet goed gaat met je contact, of je wil iets weten over het gilde, dan kun je contact opnemen met die contactpersoon. Oké. Okay. Ik zelf ben ook contactpersoon voor een aantal coaches. En dan stuur ik altijd een mailtje naar het taalmaatje en dan schrijf ik ook van, als er geen klik is, want je maakt eerst kennis met je coach. Als er geen klik is, laat het dan weten. Dan zoeken we een nieuwe coach. Okej. Okay. Czyli tutaj teraz przetłumaczę na polski. Ania oczywiście powiedziała o Jokę w samych superlatywach i miała to szczęście, że miała niesamowity klik od razu z Jokę. Ale wiadomo, różni są ludzie i może się na przykład zdarzyć tak, że ktoś nie będzie miał tego szczęścia i no po prostu nie wiem, albo nie będzie miał tematu, na który będzie mógł porozmawiać z talcoachem. Wtedy jest taka możliwość, bo oprócz talcoacha dostaje się też taką jakby kontakt personu, czyli taką osobę pośredniczącą i wtedy, gdyby nie było tego kliku, gdyby na przykład coś wam się nie podobało w tej relacji talcoach, talmacie, to możecie po prostu się zwrócić do tej kontakt person i powiedzieć, że no niestety no nie ma tego kliku i wtedy macie możliwość zamiany na inną osobę. Wtedy no, będzie na podstawie tej rozmowy wstępnej, ewentualnie mogą wam zadać jeszcze jakieś tam dodatkowe pytanie, na przykład co było nie tak, co byście chcieli, żeby było inaczej i wtedy mogą wam przydzielić innego talcoacha. Tak, ja tylko chciałam tutaj wspomnieć właśnie, że przeważnie tą kontakt, osobą do kontaktu, kontakt person, to jest właśnie osoba, u której się zapisujecie. Tak jak ja akurat zapisywałam się w bibliotece, spotkałam się z panią, niestety już nie pamiętam jej imienia, ale właśnie ona powiedziała, że gdyby właśnie coś mi nie pasowało z moim talcoachem, to że mogę do niej bezpośrednio się odezwać, czyli tak jak już macie kontakt nawiązany z tą osobą i możecie dalej ewentualnie z tą osobą się kontaktować, jeśli tak jak Sylwia mówi, no nie ma tego kliku. Okay, super. Anja heeft hier ook gezegd dat tijdens de intakegesprek, met wie heb je dan de intakegesprek, dan is het ook meteen jouw contactpersoon. Dus dan iemand die heeft geen klik met de taalcoach, kan dan contact opnemen met de contactpersoon en gewoon zeggen, joh, het klik helaas niet tussen ons en kunnen we dan iemand anders zoeken. Ja. Maar dat ook wel de intaker, dat is weer iemand anders dan je contactpersoon. Oké, want Anja zei dat in haar geval was het wel zo. Dat dat zou kunnen, dat kan. Had ze wel gehad. No, tutaj Frans mówi, że niekoniecznie jest tak, że podczas tej rozmowy wstępnej to jest akurat ta twoja osoba kontaktowa. No, akurat w Ani przypadku tak było. Dobrze się złożyło. Ania, to widzę, że... Szczęście. Dokładnie. Anja heeft waarschijnlijk heel veel geluk gehad. Ja. Ze zijn veel aardige mensen, hoor. Ja.
Maar ik denk dat het ook voor jullie belangrijk is als is de klik niet, klopt iets niet, dan mensen kunnen gewoon ook een feedback geven. Want, Ja, dat kan natuurlijk ook dat de coach het zegt, nou, dit is het toch niet. Ja. Ja tutaj mam do Was taką prośbę, gdyby ktoś chciał skorzystać z takiego talk coacha i gdyby coś było nie tak, to mówcie też o takich rzeczach, bo te organizacje są po to, żeby Wam pomóc i dopóki nie będziecie też mówili, bo to nie chodzi o to, żeby mówić tylko w superlatywach, ale jeżeli coś też źle się dzieje, to mówcie, bo oni też chcą poprawić swoją pracę. Oni są po prostu od tego, żeby pomóc, więc no, warto o tym też mówić. Volgens mij hebben we in korte tijd heel veel geleerd over het gilde. En misschien, Frans, wil jij nog iets meegeven of een tip geven of iets voordat we gaan afsluiten? Een tip. Ja, nou, het blijft natuurlijk belangrijk om een stuk grammatica als basis te hebben. Dus ga naar een school toe om Nederlands te leren. En je kunt Nederlands niet leren zonder het veel te spreken. En kom daarna bij ons. Dat is echt. En dan ja, een jaar lang met een coach. Elk jaar of elke week een uurtje, anderhalf uur praten. Dat is echt. Ik denk dat het intensief is, zeker in het begin. Maar aan het eind dan gaat dat steeds beter. En het is echt de moeite waard, denk ik. Mooi. Heel mooi. Tutaj jeszcze Franz na koniec ma dla nas taki tip, że no w sumie sam talk coach z tej Hilde nie wystarczy. Potrzebujemy jednak też tej gramatyki. No, nie nauczymy się tego nigdzie indziej jak w szkole, więc no, warto by było też pójść do szkoły, troszeczkę się nauczyć tego języka, tak jak wspominał, żeby móc rozmawiać na tym poziomie A1 i wtedy można przyjść do tej Hilde. Ja jeszcze też chciałam dodać sama od siebie, gdyby ktoś chciał skorzystać z talk coacha i gdyby ktoś na przykład miał taki opór, że no nie wiem, wstydziłby się albo bałby się zapisać, to zawsze możecie się zgłosić do mnie. Ja was wtedy też mogę przez Talhouse pokierować do The Hilde, czyli mogę w waszym imieniu albo zadzwonić, albo pomóc wam w wypełnieniu formularzu, czy na przykład wysłać maila. Ik heb je ook nog aangeboden voor mensen van ik werk ook voor Talhouse. Dus stel dat het iemand vindt toch de stap te groot om zelf een formulier in te vullen of bellen. Dan heb ik mij hulp aangeboden, kom dan naar het taalhuis, want wij gaan natuurlijk ook mensen doorverwijzen vanuit het taalhuis. Ja, dat gebeurt ook vaak. Ja. Wauw, geweldig. Leuk, ja. Nou, dan denk ik dat ik jullie enorm wil bedanken, de gasten. Bardzo dziękujemy, Frans Bodmer o Gilde Den Haag i Ania Koszewska, bardzo dziękuję i oczywiście Sylwia Drescher na tłumaczyć, to wspaniałe jeszcze raz, zawsze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, jesteśmy pod wrażeniem twojego języka polskiego, po prostu mogłabym się dziękuję. I też oczywiście bardzo dziękuję na ten ludzi tu zobacz na Facebooku i na webinar i słyszysz. I gildedenhaag.nl dat is de plek. En nou ja, heel veel dank. Een hele fijne avond. En tot de volgende keer. I to na razie. Dziękujemy. Dank je wel. Tot ziens. Bedankt. Dziękujemy.